Witam serdecznie. Jak widzicie, przewody do odzysku, miedź świecąca 30 zł za kilo, także to się bardzo kalkuluje. Miałem dzisiaj w sumie nagrać film o drutach nawojowych z tego silnika, który ostatnio wyciągałem z pompki, i elektronika i transformator tak samo, tu są druty nawojowe, ale tu już jest inna cena. Z tym, że pomyślałem sobie, mam tutaj większe urządzenie, które mi bardziej zawadza, więc zabieram się za to urządzenie. Które jest w kartonie. Teraz przerwa na intro i zgadujcie, co tu może być. Dobra, nie trzymam was w niepewności. Płyta indukcyjna. Płyta indukcyjna. Wymieniałem ją, ona jest uszkodzona. Prawdopodobnie tylko jeden palnik grzeje. I tak przed rozebraniem sobie myślę, może by tą płytę sprawdzić. Ewentualnie tak ją otworzyć, by dostać się do elektroniki. Może tylko bezpieczniki są spalone. No dobra, biorę się pierwsze może za przewody, które są pod płytą indukcyjną. Pościągam te styropiany i pudełko. No i zobaczę, co z tą płytą. Przyspieszam, za chwilkę wam pokażę finał. Teraz cewki. Ciekaw jestem, czy to jest, czy one są miedziane. No na to wygląda, że miedziane, bo ciężar jest. Także już jest fajnie. Druga strona. Też jest ciężka, jakiś taki inny kolor tej miedzi. Nie wiem, czy to miedź, zaraz za chwilkę do tego dojdę. Odkręcę tutaj po prostu te przewody i już mam cewki wyciągnięte. Ale co tu mogło się zepsuć? Co tu się mogło zepsuć? Dobra, pierwsza sprawa, bezpieczniki. Tu nie widzę. Tu nie widzę bezpiecznika. Tu było miejsce, tu jest miejsce na bezpiecznik, ale dlaczego tego bezpiecznika nie ma? No nie sądzę, żeby ktoś tutaj wcześniej grzebał. No ale zaraz zobaczymy. Nie, to miejsce, nie wiem, widzicie? Widzicie. Zobaczę pod spodem, może widać jakieś ślady wypalenia.
No ale tak, to w sumie to jest tylko taka ciekawość, co tu się mogło stać. Bo ta płyta i tak jest przeznaczona. O, grube tutaj jakieś historie się stały. Ale tutaj widzę, coś tutaj było. Tutaj jest chyba bezpiecznik. Zobaczcie, jaki numer. Ten bezpiecznik jest w tym miejscu. Także SMD nie był przylutowany tak jak normalnie, nie był włożony tak jak normalnie powinien być bezpiecznik, tylko przylutowany od strony druku. Co zrobiłem? W tym miejscu założyłem kawałek drucika, pod spodem był bezpiecznik SMD, tutaj na górze nie było bezpiecznika w ogóle. Płyta nie odkręcana, także ten bezpiecznik pod spodem się spalił. Tylko nie róbcie tego, co ja teraz robię. Podpiąłem pod 230, sprawdzę, czy płyta wystartuje, czy pokaże się coś na wyświetlaczu. Dobra, chyba tutaj nic nie zwieram. Tu w tym miejscu powinno coś zapiszczeć, coś wyskoczyć. Bezpiecznik się spalił chyba. Zaraz sprawdzę. Więc no co, płyta jest uszkodzona, chociaż nie wiem, o jakim to był prądzie ten bezpiecznik. No ale no, widocznie któryś z tranzystorów poleciał, bo ta strona jest zasilana i ten zasilacz jest do tego wyświetlacza, do wyświetlacza, do wentylatora, a ta strona jest tylko indukcja. Znaczy indukcja tych dwóch płyt, o, w ten sposób. Tu jeszcze jakaś, tu są jeszcze jakieś, jakaś wiązka pewnie do temperatury, tak by mierzyć temperaturę z jednej strony i z drugiej strony płyt. No ale dobra, znowu się rozgadałem o elektryce, o elektronice, więc rozbieramy. Ten drut nawojowy jest aluminiowy. Wydawało mi się ciężkie, bo ta płyta dosyć sporo waży i te feryty tutaj ponaklejane, ale płyta też jest stalowa. Myślałem, że aluminiowa, ale jest stalowa. Stalowa płyta, feryt, feryt też jest sprzedawany jako stal. Więc to można już w całości dać do pojemnika. Te papierki trzeba wszystkie pościągać. No ale za chwilkę zrobię takie doświadczenie, ile udało mi się z tej kubki miedzi i z tego, z tych cewek aluminiowych uzyskać. Miedź jest w granicach 30 zł, a aluminium, nawet dokładnie nie wiem ile takie druty, ale myślę, że około 5 zł za kilo. Więc 4 cewki aluminiowe. Tu jest jeszcze w tym miejscu jest czujnik temperatury. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Taki mały półprzewodnik. No dobra, ważymy, co udało się tutaj odzyskać.
to od razu idzie do stali, do pojemnika ze stalą. Bo nic tutaj z tego nie zrobię. Cztery cewki. Cewki jeszcze i tak nie są wyczyszczone. 740 gram razy 5 zł. 3,70. Nie wiem, czy jest akurat taka cena za aluminium. No ale dobra, niech będzie. A za miedź jest w granicach 30 zł. Miedź świecąca. Chyba powyżej 1 mm2, tak jest. Tak jest na punkcie skupu. Wysypują mi się te drobne kawałki. Ale to nie apteka. Dobra, 30 zł. 7,35, 245 gram, także drugi raz tyle jest na miedzi. Niż z tych cewek, tak, aluminiowych. Dobra, daję to do myślenia, że nie wszystkie płyty są cenne. Tam jest tylko elektronika. I no trochę rzeczy też jest takich miedzianych, cewki, dławiki, także też tam coś jest do odzyskania, ale no w tych droższych płytach i pierwszych, które miały indukcję w sobie, tutaj tylko była miedź, nie było mowy w ogóle o aluminium, ale wiadomo jaka jest cena miedzi i firmy to robią jak najtaniej. Dobra, dzięki za uwagę. Łapki, suby. Do następnego razu.